Mamy dobre informacje związane z procesem beatyfikacji matki Kazimiery Gruszczyńskiej, kozieniczanki, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W tym roku, 5 kwietnia, odbyła się ostatnia dyskusja nad tym ogromnym dokumentem o heroiczności cnót. Już kilka razy było wspominane tak zwane pozycjo. I tu była dyskusja kardynałów. Otrzymało to pozycjo wszystkie pozytywne głosy i 9 kwietnia Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret heroiczności cnót Matki Kazimiery, czyli zakończył się ten proces, który rozpoczynaliśmy 9 lat temu, 6 kwietnia w parafii tutaj Świętego Krzyża, kończyliśmy 27 czerwca, rok później. Tak więc zakończony został etap procesu beatyfikacyjnego dotyczący heroiczności cnót. Do beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud za wstawiennictwem Matki Kazimiery, uznany przez papieża i Watykan. Modlimy się na tym etapie, trudno nam powiedzieć, czy łaski zgłaszane za wstawiennictwem Matki Kazimiery byłyby wystarczające, żeby uzyskać opinię po badaniach biegłych jako cud. I no, modlimy się, czekamy i tak jak zawsze mówiliśmy, że Matka Kazimiera ma swój czas. Ona działa w odpowiednim momencie, też zgromadziła wokół siebie grono takich przyjaciół, też wokół tego procesu, wspierających się nawzajem i wspierających proces, prowadzących go. Także myślę, że też w odpowiednim czasie pozwoli, żeby ten cud tutaj za jej wstawiennictwem zaistniał. Myślę, że będziemy o to bardzo prosić i prosimy. I będzie można prowadzić drugą część tego procesu, drugi proces o cudzie. W modlitwę może włączyć się każdy chętny. W kościele świętego Józefa w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w bocznej kaplicy znajdują się doczesne szczątki Matki Kazimiery. Od samego początku to miejsce jest otwarte dla mieszkańców Kozienic i nie tylko, bo już mamy sygnały, że przyjeżdżają osoby nawet spoza Kozienic i nawiedzają to miejsce, modląc się przy sarkofagu, w którym znajdują się doczesne szczątki Matki Kazimiery, wypraszając za jej wstawiennictwem potrzebne łaski. To miejsce jest dostępne cały czas, tak jak jest otwarta kaplica, od porannych godzin około 6 rano do wieczora około 18. Kaplica jest otwarta i to miejsce jest zawsze tutaj dostępne, chyba że w tym czasie odbywa się spowiedź, bo nadal jest to też kaplica sakramentu pokuty. Udostępniona do zwiedzania jest też Izba Pamięci poświęcona Kazimierze Gruszczyńskiej. Przypominamy, że urodziła się ona w 1848 roku w Kozienicach. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, była osobą wykształconą. W 1869 roku złożyła prywatny ślub czystości. W 1875 wstąpiła do tworzącego się ukrytego zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego. Profesję złożyła 1 czerwca 1879 roku. W 1882 założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Swe życie związała z pomocą drugiemu człowiekowi. Zmarła 17 września 1927 roku w rodzinnym mieście. Pochowana została w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. Aktualnie jej doczesne szczątki znajdują się w Kozienicach. Pod koniec czerwca w naszym mieście odbędzie się duże wydarzenie związane z procesem beatyfikacji czcigodnej sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. 24 czerwca, właściwie w przededniu 8 rocznicy zakończenia procesu na etapie diecezjalnym, w kościele parafialnym o 12 będzie sprawowana msza święta przez księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa Marka Solarczyka, w asyście, w koncelebrze kapłanów, którzy pracowali przy procesie, towarzyszyli nam, wspierali, więc to będzie taka duża koncelebra. I też zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby podziękować za ten proces, za dekret heroiczności, modlić się o cud, więc mieszkańców Kozienic, przyjaciół matki, ale też mamy zaprzyjaźnionych jeszcze wiele, wiele osób spoza zgromadzenia, które też zapraszamy na tą uroczystość.